Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, program Mocni w Wierze. Witam Państwa. W dzisiejszym programie, kontynuując temat Kościoła, który jest święty, powiemy o świętości członków Kościoła. Zapraszam. W naszym programie witamy księdza profesora Jana Perszona z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Księże profesorze, kontynuujemy temat świętości Kościoła, tego, że Kościół jest święty. Ksiądz profesor w ostatnim programie powiedział, że moc Boża jest tak wielka, tak doskonała, tak nas wyposaża w tę świętość, zaprasza nas do świętości. Jednak w praktyce jest różnie. W praktyce nie zawsze to tak wychodzi, jak Pan Bóg nam podpowiada. Proszę o wyjaśnienie właśnie tej praktyki dążenia do świętości i życia w świętości. Tak, myśmy wyróżnili świętość bytową, która jest darem Boga i dlatego mówimy, że Kościół jest święty. Troszkę niezależnie od poziomu świętości członków Kościoła. Krótko mówiąc, możemy śmiało twierdzić, wierzę w święty Kościół, nawet wtedy, kiedy ta rzeczywistość naszego chrześcijańskiego życia piszczy, zgrzyta i szwankuje. Kiedy możemy powiedzieć, a przecież Kościół składa się tutaj na ziemi w 100% z grzeszników, część z nich żyje w pełni Bożą łaską, w stale łaski uświęcającej, Eucharystią, praktykuje chrześcijańską miłość, część trochę mniej, a jest całkiem sporo takich, którzy właściwie trochę są martwymi duszami i w ogóle drogą świętości nie idą. W jakim sensie więc Kościół może być święty w tym, co nazwaliśmy subiektywno-dynamiczna warstwa, świętość moralna członków Kościoła. Oczywiście nie chodzi o samą moralną. I znowu to spłaszczenie, o którym tam wspominaliśmy, że patrzy się tylko jako na Kościół jako instytucję ludzką, świecką, która ma cele jak najbardziej doczesne, Bo żadnego Boga nie bierzemy pod uwagę i żadnego objawienia, żadnego zbawienia. To jest poza naszym zainteresowaniem. My patrzymy na Kościół tylko jako organizację doczesną. Oczywiście wtedy też zawęża się pytanie o świętość, czy w ogóle można mówić o jakiejkolwiek świętości Kościoła do doskonałości. Właśnie nie można wtedy mówić w ogóle o świętości, tylko o doskonałości moralnej członków Kościoła. Tymczasem w każdym z nas, jak powiedzieliśmy, płynie Boże życie. I w tym sensie już jesteśmy święci. W sensie moralnym nie. Jeszcze nie, dodajmy. Dlatego, że nasze życie w Kościele, nasza droga z Chrystusem w Kościele, to jest proces dojrzewania, to jest proces wzrastania, to jest proces pokuty, to jest proces nawrócenia nieustannego. To jest troszkę bolesny czasami proces, który nie zakończy się bynajmniej dla większości z nas wraz ze śmiercią, ale będzie jeszcze trwał czas jakiś w czyśćcu. Więc mówimy o świętości subiektywnej trochę inaczej niż tylko o doskonałości moralnej. Bo ludzi, którzy są doskonalsi moralnie niż ja, mogę spotkać poza Kościołem. A więc kogoś, kto jest bardzo prawym człowiekiem, rzetelnym, uczciwym, trzeźwym, czystym, pracowitym, ofiarnym, aż do heroizmu, on moralnie może być doskonalszy niż ja. Jednakowoż nie będę mówił, że on jest święty w sensie, którym mówimy, że Kościół jest święty. Wierzymy. Bo on nie ma w sobie czegoś, co ja mam, chociaż jestem moralnie słabszy od niego. Mianowicie
No na przykład od czasu do czasu nadużywam wina, albo się objadam, albo wydaję pieniądze na jakieś przyjemności niekonieczne. Nie jestem doskonały moralnie, a on na przykład jest, ten człowiek, który nie jest członkiem Kościoła. On nie ma w sobie Bożego życia. A więc nie mogę o nim powiedzieć po katolicku, on jest święty w tym wymiarze, o który nam tutaj chodzi. To nie jest sama doskonałość moralna. To jest coś więcej. To, co mamy z góry, depozyt wiary, działanie Ducha Świętego, sakramenty, posługiwania, potężna miłość Boża, która przenika nas tutaj na ziemi, Kościół pielgrzymujący. Więc słusznie możemy powiedzieć, że Kościół jest święty ontycznie, bytowo, obiektywnie jest święty, nawet gdybyśmy my nie byli, ale my też jesteśmy obiektywnie przez chrzest i przez inne sakramenty święci, choć moralnie nie święci albo za mało święci. Jesteśmy na drodze, byśmy powiedzieli, pokuty. I część katolików, naszych sióstr i braci, zwłaszcza niepraktykujących, możemy określić jako tych, którzy w ogóle zapomnieli, że ich zadaniem podstawowym, które przyjęli przez chrzest święty, ich jedyną misją, którą mają w życiu spełnić, jest życie wieczne, jest zdobycie pełni świętości poprzez praktykowanie tej świętości i doskonałości moralnej. I tutaj wszyscy mamy, można powiedzieć, coś do zrobienia i Kościół wyróżnia trzy jakby stopnie tej świętości moralnej, doskonałości chrześcijańskiej, tak to lepiej nazwijmy. Jest to świętość zwyczajna, świętość wyjątkowa i świętość czy doskonałość heroiczna, świętość i to nie jest bez znaczenia. Ja tak trochę powiedziałem lekkomyślnie, no niezależnie od tego, czy my będziemy mniej czy bardziej, to Kościół pozostaje święty. To prawda, obiektywnie pozostaje święty. Natomiast świadectwo dzieci Kościoła, kobiet i mężczyzn, wszystkich ochrzczonych, świadectwo, wiarygodność Kościoła jako znak dla innych jest zamazana. To świadectwo jest byle jakie albo nieczytelna jest i nasza wiarygodność jest prawie niewiarygodna, kiedy my dajemy zgorszenie albo kiedy jesteśmy tylko przeciętni, kiedy w tej szkole Pana Jezusa nie robimy postępów, kiedy nie dążymy autentycznie do prawdziwej świętości. I w tym sensie ksiądz pytał o świętych, o kanonizowanych, o beatyfikowanych albo o takich, których my uważaliśmy, znając ich za ludzi świętych, ale oni nie zostali wyniesieni na ołtarze. Tak, to jest dla wszystkich znak i argument za prawdziwością Kościoła, za autentycznością Kościoła, którego nikt nie kwestionuje. Proszę zauważyć, że jest bardzo wielu pogan, bardzo wielu niewierzących, którzy patrząc na papieża Jana Pawła II, odnoszą się do dzisiaj także do niego z ogromnym szacunkiem. Dlaczego? Bo to był człowiek, który ucieleśniał pewien ideał człowieka jako chrześcijanin i on, dlaczego tylu niewierzących, tylu, którzy nie znają Chrystusa bliżej, nie identyfikują się z żadnym wyznaniem chrześcijańskim, podziwia Chrystusa, bo to jest idealny człowiek, to jest wielki człowiek. Dlaczego tylu ludzi patrzy na przykład na świętego Maksymiliana Kolbe czy na księdza błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, nawet nie wierząc w Boga, z podziwem, z pewną atencją, z jakimś, można powiedzieć, pragnieniem, żeby być jak on. Bo to był człowiek heroiczny, człowiek konsekwentny, człowiek wierny, człowiek Chrystusowy, człowiek Kościoła, który budzi naturalny podziw ze względu na tę świętość moralną, doskonałość chrześcijańską, której nie da się zakwestionować. A czy o takich ludziach, którzy z takim podziwem patrzą na te osoby święte, czy nawet na Pana Jezusa,
a są poganami i może w pewnych sytuacjach naśladują te osoby, możemy powiedzieć, że mają w sobie te pierwiastki świętości, o których mówiliśmy też dwie, trzy audycje wcześniej? Chyba tak. I to już święty Augustyn, myśmy o tym mówili, nie wiem, rok temu, pół roku temu, nie pomnę. W każdym razie święty Augustyn już mówił, że są tacy, którzy zewnętrznie są w Kościele, formalnie należą do Kościoła, ale rzeczywiście są poza, bo żyją w grzechu ciężkim. A czy w drugą stronę też to działa? Tak, to Augustyn mówi. I są tacy, którzy wydają się być na zewnątrz Kościoła, czyli nie przyjęli chrztu, nigdy ich nie ma, nie ma ich z nami, nie należą do Kościoła absolutnie, ale wewnętrznie już do Niego należą poprzez życie ewangeliczne, poprzez prawość, poprzez, można powiedzieć, świętość taką ludzką czy heroiczną. Dlatego możemy powiedzieć, że jak ktoś w czasie wojny, w czasie prześladowania, no dobra, Janusz Korczak, Żyd, sympatyzujący z chrześcijaństwem, dodajmy, ale wychowawca i, można powiedzieć, pisarz i twórca, podziwiany ze względu na swoją miłość do wychowanków dzieci żydowskich w przedszkolu żydowskim. I on, w domu dziecka właściwie, bo to on prowadził, i on idzie na świadomą śmierć do gazu razem ze swoimi dziećmi, wiedząc, że on na wycieczkę te dzieci prowadzi, na pociąg, na transport. On wie, że on idzie na śmierć. Kto to jest? No to jest święty. I nawet jak on nie uznaje Chrystusa za swojego Zbawiciela, to on w gruncie rzeczy wierzy w coś więcej niż śmierć, niż pieniądz, niż władza, niż doczesne szczęście. On jest jak najbardziej chrześcijaninem. Votum sacramenti, mówili starożytni. Augustyn już by go kanonizował. Czy to nie jest to, oczywiście nie w odniesieniu do Janusza Korczaka, ale o czym mówił Pan Jezus, że celnicy, nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Bożego? Też można tak powiedzieć. Myśmy jednak, żebyśmy nie zboczyli troszkę z tej drogi, o którą nam tutaj chodzi. Kościół, wierzę w święty Kościół. A więc dzięki świętym wiarygodność Kościoła jest niekwestionowana. Dzięki ludziom, którzy w tej heroicznej świętości, już byśmy powiedzieli, się znajdują, ta poświadczona przez nich prawda Ewangelii, która jest namacalna i niekwestionowana. Proszę zobaczyć błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Ilu hinduistów, ilu buddystów, ilu ludzi innych religii wzięło sobie jej obrazek i postawiło na biurku obok figurki Buddy czy tam kogoś tylko dlatego, że ta kobieta jest przez nich uznawana za świętą, to znaczy za przejaw bóstwa, ponieważ ona w stopniu heroicznym, nadzwyczajnym umiłowała, służyła. Nikt tak nie robi. Ona nie miała w tym żadnego interesu. No jakaś szalona od rana do nocy zbiera tych umierających i kąpie ich własnymi rękami, pielęgnuje, żeby skonali jak ludzie, z godnością ludzką. To dla tych milionów, ja patrzyłem, gdzieś to było, nie pamiętam, który to był rok, 90 któryś, ja patrzyłem na jej pogrzeb w telewizji chyba amerykańskiej czy kanadyjskiej. Była transmisja, BBC transmitowała całe uroczystości pogrzebowe. I te setki głów mężów stanu, którzy tam zjechali, no połowa przecież z nich to nie są chrześcijanie. Więcej niż połowa ludzkości to nie są chrześcijanie. I wszyscy szacunek, jakby umarł jakiś najsławniejszy prezydent mocarstwa na świecie. I jest pogrzeb i zjeżdżają miliony hinduistów, dla których ona nie była siostrą w wierze. To jest katolicka zakonnica. Dla wszystkich to było jasne, bo ona tego nigdy nie ukrywała.
tak transparentny znak Ewangelii Chrystusa, że nikt tego nie kwestionuje. Niesłychany, można powiedzieć, wpływ, świadectwo, wiarygodność Kościoła. Tysiące moich homilii, kazań nie sprawi tego, co sprawiła Matka Teresa z Kalkuty, nie mówiąc żadnych słów, tylko służąc najuboższym i najbiedniejszym w Kalkucie. Tak mocne jest świadectwo kogoś, kto żyje Ewangelią i w nim objawia się moc Chrystusa. Tak jest przez męczeństwo, tak jest przez praktykowaną bardzo pokorną świętość zwyczajną, którą w którymś momencie Kościół nagle, oczywiście na żądanie ludzi wiernych i niewierzących w tym przypadku, odkrywa i uznaje za wyjątkową i heroiczną. Więc jej proces beatyfikacyjny był błyskawiczny. Jan Paweł II oczywiście tam, dobra, papież Benedykt, ale pamiętamy, ja pamiętam te miliony ludzi, którzy we dnie i w nocy przychodzili rzucić kwiatek i oddać jej hołd, bo ona jest świętą, choć to robili hinduiści, wcale nie chrześcijanie, wcale tym bardziej nie katolicy. Niesłychane świadectwo. I ja myślę, że w tym sensie, jakby w takim kontekście, przy takim pogrzebie ktoś powiedział: wierzę w jeden święty Kościół. Wszyscy, nawet hinduiści, powiedzieli: tak, jak wy wszyscy będziecie tacy tak jak ona, to my uwierzymy i przyjdziemy do Chrystusa, przyjdziemy do Kościoła. Ksiądz profesor mówił o tych hinduistach, ale również to świadectwo świętego i pięknego życia Matki Teresy przemówiło do rodziny królewskiej. Dobrze wiemy o przyjaźni księżnej angielskiej, brytyjskiej z Matką Teresą, która właśnie też pociągnięta tym przykładem Matki Teresy właśnie była zachwycona. Sądzę, że na świecie wtedy i dzisiaj jest dużo konwertytów chrześcijaninnych wyznań, którzy przez takie osoby, przez takie świadectwo, którego nie da się zakwestionować, powiedzą sobie mniej więcej tak: no nie jestem w stanie pokazać takiego dzisiaj Anglikanina czy takiego protestanta, a Kościół katolicki taką świętość ma. Eo ipso, tym samym, to jest prawdziwy Kościół Chrystusowy, ponieważ w nim są tacy święci. Chrystus daje taki znak, że to jest jego prawdziwy Kościół. W tym sensie też możemy powiedzieć, że to jest jakiś ekumenizm bez dialogu słów, bez dialogu teologii. W ogóle bez żadnych słów. Bez podpisywania żadnych dokumentów, dokumentów i uzgodnień, tak. Bez konferencji. To jest swego rodzaju tak mocne świadectwo. I powiadam, ja tak się troszeczkę zagalopowałem, mówiąc, że niezależnie. Nie. Ta bytowa, ta ontyczna świętość, która jest darem Boga w Kościele i która jest niekwestionowana, dlatego mówimy Ojciec Święty, święte kapłaństwo mówimy, doskonale wiedząc, że jako członkowie tego, uczestnicy tego chrystusowego, świętego kapłaństwa, ono jest chrystusowe. Dlatego jest święte. Gdyby było moje, Panie, miej litość nade mną, muszę zawołać. Ale jest Jego, więc jest święte. Natomiast dobrze by było, gdybym ja dopasował się jako prezbiter Kościoła rzymskokatolickiego moim życiem, moim myśleniem, moim sposobem postępowania, moją postawą, żebym się zsynchronizował z tym darem, który został we mnie złożony. Każdy ochrzczony może powiedzieć to samo. I w tym sensie ta świętość, bo będziemy jeszcze troszkę o niej mówić, o tym znamieniu świętości a grzechu w Kościele, my możemy powiedzieć, że ta świętość tych wybitnych, tych wyjątkowych, tych, których jako pokazujemy przez proces beatyfikacyjny czy kanonizację, to jest argument, który jest niekwestionowany. Ja bym chciał jeszcze w tym naszym spotkaniu dzisiejszym powiedzieć, że to jest jakiś dowód na istnienie Boga. Że święci są dowodem na istnienie Boga. Że są dowodem na działanie Jego miłości właśnie
i autentyczność Kościoła, świętego właśnie. A więc to agere sequitur esse, które odnosi się do sakramentu na przykład chrztu i do sakramentu święceń, do sakramentu kapłaństwa, czyli to, co otrzymałem, to moje esse, moje być kościelne, chrzcielne esse, winno się przejawiać w moim agere, w moim działaniu, w moim byciu i funkcjonowaniu. Jeśli się nie przejawia, to znaczy, że ten chrzest jest we mnie martwy. I w tym sensie są dowodem na istnienie Boga, że odbijają tę dobroć, świętość, miłość Boga w świecie. Tak. I nikomu nie trzeba tłumaczyć, że warto być katolikiem, że warto być uczniem, uczennicą Chrystusa, kiedy się ktoś otrze o moją czy twoją dobroć. Autentyczną dobroć. Taką, której na co dzień brakuje. I ktoś, spotykając dobrego, wspaniałego katolika, nie musi słuchać argumentów i chodzić na wykłady z teologii, żeby się przekonać, że chrześcijaństwo jest autentyczne i prawdziwe, bo on powie, co ty mi gadasz, że katolicyzm nic nie daje? Ci katolicy wszyscy są do luftu. Nie, bredzisz, gościu. Bo ja spotkałem, a znasz tego człowieka, a rozmawiałeś z nim, a byłeś chociaż chwilę z nim, to jest święty. Wiara działa, wiara funkcjonuje. I chciałem, nie wiem ile jeszcze mamy czasu, ale zakończyć kilka minut świadectwem, które katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o tym, że Kościół jest święty, wierzę w święty Kościół, katechizm, zapraszam wszystkich, żeby tam zajrzeli, mianowicie, że właściwie miłość jest duszą świętości. Że w gruncie rzeczy cała ta nasza świętość Kościoła i to, co tutaj mówimy, zmierza do tego, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Pan Jezus powiedział, po tym poznają, żeście moimi uczniami, nie, że będziecie mądrze wykładali teologię, to też jest ważne, to też jest przejaw miłości, to też jest przejaw świętości, ale tak naprawdę, że jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Tutaj. Ja bym jeszcze dołożył, jak ja was umiłowałem, że wzór dał nam Chrystus. Tak, i wtedy dopiero to jest wiarygodne. To jest wyznanie świętości i znak świętości, wiarygodności. My jeszcze będziemy mieli chyba okazję przejść do całej tej argumentacji, która jest rozbudowywana i pielęgnowana w tak zwanej teologiczno-fundamentalnej Szkole Lubelskiej. Mianowicie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim moi przyjaciele, koledzy po fachu, że tak powiem, kontynuują, rozwijają argumentację za prawdziwością, autentycznością Kościoła z tych cech, które tutaj podnosimy, między innymi miłość, argument wiarygodności Kościoła, który płynie z agape, agapetologiczny, czyli z miłości. I katechizm Kościoła katolickiego numer 826 przytacza słowa świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki, która w swojej autobiografii, wydanej kilkakrotnie po polsku, warto tę książkę mieć i po kawałku sobie ją czytać, rozważać, żeby iść śladami świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ja mówię Tereski, bo tak jest nazywana przez tych wszystkich, którzy z nią są jakoś zaprzyjaźnieni poprzez jej pisma. Ona pisze tak. Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością. O kogo jej chodzi? O Pana Jezusa, który żyje, który jest sercem Kościoła. I ona pisze dalej. Zrozumiałam, że jedynie miłość, czyli Chrystus żywy, pobudza członki Kościoła do działania. I gdyby przypadkiem zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię.
męczennicy nie chcieliby przelewać swojej krwi. Zrozumiałam, że miłość, czyli Chrystus, zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem jest wieczna, z wykrzyknikiem. Ja bym chciał to skomentować, jak się czyta tę autobiografię, to święta Tereska właśnie dlatego, że zrozumiała, że sercem Kościoła jest miłość żywa, czyli Chrystus kochający, który tą płonącą miłością dzieli się z nami, ze swoim Kościołem. I my jakby mamy w sobie odbicie i płomienie Jego miłowania, Jego kochania. I to jest w gruncie rzeczy nasze powołanie, żeby być Jego miłością. Ona wszystko starała się, nawet najprostsze czynności dnia, spełniać z miłości dla swojego kochanego Jezusa. I to jest właściwie taka droga czy recepta małej Tereski na świętość. I myślę, że te słowa małej Tereski, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus są dobrym podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania, w którym mówiliśmy o Kościele, który jest święty. Ale temat nie został wyczerpany, więc będziemy go kontynuować w kolejnym programie. Z Bożą pomocą. Z Bożą pomocą. Dziękuję księdzu profesorowi. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny program Mocni w wierze. Z Panem Bogiem.